Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You got microphone? Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. We're reaching out to you from Warsaw, Poland, where Jesus lives. Thank you so much for thank you for your patience. Za waszą cierpliwość. It was a bit of a tough morning today. Mieliśmy dość ciężki poranek. It was really tough morning. Taki ciężki poranek. But our God is good. Ale Bóg jest dobry. Now, quickly grab hold of your Bible, Book of Daniel. Otwórzmy sobie Biblię na Księdze Daniela. Go to verse 10. I want to show you something this morning, okay, that I promised yesterday. Chcę wam pokazać coś, co obiecałem wam wczoraj. The reason why we pray. Powodu, dla którego się modlimy. Because the question I asked yesterday is if the Bible said that every promise God made is yes in Christ. Biblia mówi, że każda obietnica, jaką złożył Bóg, jest na tak w Chrystusie. All the promises that God made. Każda obietnica. They are all yes in Christ. One są tak w Chrystusie. So and then Bible said if any man be in Christ. Biblia mówi, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie, he is a new creature. To jest nowym stworzeniem. So which means that when you are born again, to oznacza, że jeżeli jesteś nowo you are now in that environment to jesteś teraz w tym środowisku, where prayers are responded. Modlitwa, na modlitwę jest odpowiedź. Kukasha, bad hair day. How I understand this. Really? You people, this church. This church. Praise God. Chwalmy Bóg. So if any man be in Christ, he's a new creature. Jeżeli człowiek jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. So Christ is an environment. Chrystus to środowisko. You must understand that spiritual realms. I musisz pojąć, że sfery duchowe. We deal with dimensions. Że w sferach duchowych mówi się właśnie o wymiarach. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Watch this. Dziękuję, Duchu Święty. Let me tell you why you need a pastor in your life. Pokażę wam. Zobaczcie, dlaczego potrzebny jest wam pastor. Why is of a necessity you need a spiritual mentor? Dlaczego jest koniecznością, żeby mieć takiego duchowego mentora? Spiritual realms deal in dimensions. Sfery duchowe. W sferze duchowe tam są wymiary. And this is common knowledge. Powiedziałbym, że to jest taka zwykła wiedza. I'm trying to use a common knowledge to explain to you spiritual knowledge. I ja próbuję użyć takiej zwykłej, podstawowej wiedzy, żeby wytłumaczyć wam duchową wiedzę. Jesus said to his disciples. Jezus powiedział do uczniów. If you don't understand the things that are here. Jeżeli nie pojmujesz rzeczy, które są tutaj. How then do you think you're going to understand the things that are divine? To jak pojmiesz, jak zrozumiesz rzeczy, które są boskie? There are things that exist in two dimensions. Są rzeczy, które istnieją w obu wymiarach. That we never comprehend anything coming from the third dimension. Które nigdy nie będą miały nic wspólnego z tym, co jest w trzecim wymiarze. Because they only operate in two. Bo one działają tylko w dwóch. So whatever that comes in from the third dimension will be strange and weird to them. Będzie w tym wymiarze pierwszym i drugim kompletnie dziwne. But when we are in Christ. Ale kiedy jesteśmy w Chrystusie. If you are in Christ. Jeżeli ty jesteś w Chrystusie. Like I said before, I don't mean just going to the church. Tak jak mówiłam wcześniej, nie mówię tu tylko o chodzeniu do kościoła. If you are in Christ. Jeżeli jesteś w Chrystusie. Then your operational level changes. To poziom twojego działania zmienia się. It's like the Batman. To jest jak taki Batman. Spider-Man. Who got bitten by a spider. Którego ugryzł pająk. When I think his name is Parker. When Parker got bitten by a spider. Peter Parker, bohater, którego ugryzł pająk.
his dimension was elevated. Jego wymiar poszerzył się, został wzniesiony na inny wymiar. His sense of hearing was highlighted, expanded. Jego zmysł słuchu został poszerzony. Then even his smell, his sight, nawet everything was jego stretched. Jego wzrok, jego zapach, wszystko to jest poszerzone stało się. When you are bitten by the love of God through Christ. Kiedy ty jesteś taki właśnie ugryziony przez miłość Jezusa Chrystusa. Your dimension, your mindset, everything is stretched. To każdy twój zmysł, wymiar jest poszerzony. And as a child of God, jako dziecko Boga, you should be able to separate your flesh from your spirit. Powinieneś you can see the difference. Być w stanie oddzielić ciało od ducha, aby móc zobaczyć różnicę. Every now and then, w każdej chwili, you can feel the, you can feel, it's now literally you can feel that you are floating in this world. You don't belong here. Dosłownie będziesz w stanie odczuć to, że wręcz kiedy unosisz się tylko tutaj na tej ziemi. Praise the Lord. Hallelujah. But the question then is this. Ale pytanie pojawia się tak. If we are in that realm, in that dimension, jeżeli in that place, sferze, w tym miejscu, w tym wymiarze, God is always in the business of moving people to places. Bóg zawsze interesuje się tym, aby posyłać ludzi w miejsce. He's always talking about a place. On zawsze mówi o miejscu. Even he said to Moses, there's a place beside me, Moses. Nawet powiedział do Mojżesza, Mojżeszu, jest miejsce obok mnie. I made a message, I preached a message some years ago, some months years ago, I talked about the place. Parę miesięcy temu głosiłem takie kazanie właśnie o miejscu. A place where sickness cannot stay with you. Takie miejsce, w którym choroba nie będzie w stanie być z tobą. Where bitterness cannot stay with you. Gdzie gniew nie jest w stanie tam where być anger z tobą. Cannot stay with you. Gdzie gniew nie będzie w stanie zostać przy tobie. There is a place that you can have communion with heaven, divinity. Jest takie miejsce, gdzie and you will know it. Mieć komunię z boskością i będziesz to wiedział. Praise the Lord. So the question then is this: if there is a place where we can dwell and begin to have every promise God made to be yes, why then? Pytanie, jeżeli zatem jest takie miejsce, w którym możemy przebywać, miejsce, w którym każda Boża obietnica jest tak. Why then do we as Christians do not actually function in that realm and receive things the way they should? To dlaczego jako chrześcijanie nie jesteśmy w stanie funkcjonować właśnie w tej sferze i otrzymywać to, co tak naprawdę, co powinniśmy? Pastor James, every promise, he said every promise God made is yes in Christ. Pastorze James, mówisz, że każda obietnica Boża w Chrystusie jest na tak. And yes, it's true. It is true. I tak jest, taka jest prawda. Pastor James, I'm in Christ. Pastorze James, ja jestem w Chrystusie. I am born again. Jestem nowonarodzony. How come then I'm not functioning in that realm? How come I'm not receiving? Ja nie przyjmuję, nie otrzymuję. In that principle. A jestem w tej sferze. That's what I want to show you today. To dzisiaj to właśnie chcę wam pokazać. Beautiful. Could you then go to Book of Daniel chapter 10 verse 13? I want to show you something. Księga Daniela, rozdział 10, werset 13. Daniel 10:13, yeah? Are you there? 10:13. Before you read the whole, let me just get a confirmation of that. Księga Daniela 10:13. I want to get a confirmation of that. Give me a moment here. Hallelujah. By the way, I want to thank all of you that are watching us today. God bless you for reaching out. Chciałam też podziękować wam, że jesteście dzisiaj kochani, że włączyliście się z nami. I see Holland is here, Vienna is here. Jest Holandia, jest Wiedeń. I see Śmietycze is here. Śmietycze. I see also Brussels is here. Bruksela. I think this is Nigeria. Chyba nawet Nigeria. Oh yeah, evangelist. Praise God. Onye, could you write something here? I have a pastor watching us from Nigeria, and this is from London. I see London is here as well. Widzę również London. God bless you so Amen. Much for reaching out this morning. We are getting blessed today. Amen. Jesteśmy błogosławieni. Hallelujah. Hallelujah. Your revelation of God has to change every single day. Twoje objawienie Boga powinno zmieniać się każdego jednego dnia. And by change, I mean improve. Ale kiedy mówiąc o zmianie, to oczywiście what you were yesterday in Christ było jeszcze lepsze. To, kim byłeś wczoraj, should be less than what you are this morning. Powinno być tym minimum,
czym jesteś dziś. I give you the Bible. Powiem wam, jak to jest w Biblii. It's written that the grace of God is renewed every day. Jest napisane, że każdego dnia łaska Boża odnawia się. That means the James that went to bed yesterday. To oznacza, że James, który był szedł do spać wczoraj. The evangelist Oni is there. Somebody just welcome to him. Church, I want you to welcome that brother evangelist, an amazing man of God. Praise the Lord. Amen. So the you that went to bed yesterday, ty, który poszedłeś się spać wczoraj, you can't be the same person today. Nie możesz być tą samą osobą dzisiaj. The light of God in you, the illumination of God in you has to be intensive, has been more today than it was yesterday. Boga w tobie, która była w tobie wczoraj, dziś powinna być jeszcze intensywniejsza. The Bible says that God's grace they are renewed every day. Biblia mówi, że Boża łaska odnawia się każdego dnia. So that's making it fresh. To znaczy, że ona jest świeża. And watch this. As your days are, so shall your strength be. A tak jak twoje dni postępują, tak i twoja siła powinna postępować. As your days are, so shall your strength be. Im więcej dni ci przybywa, tym więcej siły. And I know you are not fighting the battle you fought yesterday, today. Oczywiście nie walczysz bitew, które były wczoraj, nie zaczynasz tych bitew walczyć dzisiaj. So God dispenses, God releases His grace on you on daily basis. Uwalnia swoją łaskę na ciebie każdego dnia. Hallelujah. Now, read from 12, please. 10 i czytamy od 12. Read from 12:13. I przemówił do mnie. Nie bój się, Danielu, albowiem od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca, żeby zrozumieć i żeby się upokorzyć przed obliczem Twojego Boga, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przybyłem ze względu na Twoje słowa. Gdy książę Królestwa Persji występował przeciwko mnie 21 dni, oto Michał, pierwszy z książąt, przybył, aby mi pomóc. Ja zostawiłem go tam u boku króla Persów i przybyłem, aby cię pouczyć, co spotka twój naród przy końcu dni, albowiem jeszcze to widzenie dotyczy owych dni. It's okay. Watch this. Daniel prayed. Zobaczcie. Daniel modlił się. The moment he prayed, ten moment modlitwy, heaven released, niebo zaczęło uwalniać his intentions to him, te intencje modlitewne jemu. But there are territorial demons. Ale są demony terytorialne. Let me say this to you. Powiem wam. Every man is wounded. Każdy człowiek jest zraniony. Every man. Każdy człowiek. Every human being. Każdy człowiek. Has some but in their life. Ma jakieś ale w swoim życiu. Every family. Każda rodzina. You must understand that the devil, when he was cast out from the throne. Musicie zrozumieć, że diabeł, kiedy był wyrzucony. He cannot understand why God, whom he hasn't even seen, is able to love humanity the way he did. Devil, when he cast down. Diabeł, kiedy został wyrzucony. Stick to today, couldn't understand why God loves us. Do dziś nie jest w stanie pojąć, dlaczego Bóg tak nas kocha. And because this coward cannot deal with the boss, being God. Ponieważ ten tchórz, diabeł, so he decided, nie jest w stanie zmierzyć się z Bogiem, to postanowił. His alternative is to torment humanity. Że zmierzy się z tym, co Bóg tak bardzo kocha, czyli z ludzkością. I want you to get that very well. Chcę, żebyście to bardzo dobrze. That is why I said to you, when you, there is definitely spiritual warfare has to be ranked to ranked. Walki duchowe muszą być na tym samym poziomie siły. It was Lucifer himself that tempted Christ, not all these little demons. To sam Lucifer kusił Jezusa. Nie wysłał jakiegoś demona z jakiegoś szeregu najniższego. Ranked to ranked. Musi być tej samej rangi przeciwnik. When David fought Goliath. Kiedy Dawid walczył z Goliatem. David shifted the battleground to divinity, to spiritual realm. To Dawid przeniósł walkę z Goliatem w sferę duchową. You can go and listen to my message. It wasn't the stone that killed Goliath. Możecie posłuchać sobie jednego z poprzednich nagrań, że to nie kamień Dawida zabił Goliata. Stones don't kill soldiers. Kamienie nie zabijają żołnierzy. Who are trained and have shields. Którzy są wyszkoleni, mają tarcze.
But what David was did was to. Good morning. Wstała stokrotka. What David did was. Co David zrobił? To shift the battleground. On przesunął. To a different realm. W zupełnie inną sferę. Child of God. Dziecko Boże. You can't fight the devil. Nie możesz walczyć. You have nothing in you to fight the devil. Z diabłem, bo nie masz nic. You can't fight the devil. That is why Christ came. Dlatego Chrystus przyszedł. And Bible has been saying since Old Testament, the battle is not your, the battle belongs to me. Jeszcze nawet w Starym Testamencie, że bitwa jest moja. You must understand that the devil is not fighting you. Musisz zrozumieć, że diabeł nie próbuje walczyć. He's fighting the word in you. He's fighting the identity. On walczy słowo, jakie jest w tobie. From Genesis to Revelation. Od Księgi Rodzaju do Objawienia. Devil is not after humans. Diabeł nie walczy z człowiekiem. He's after the word. Ale chce walczyć słowo. Which is the identity that carries thing. Tożsamość, która to niesie. He said to Eve. Powiedział do Ewy. Has God said thou shall not eat? Czyż Bóg nie powiedział, że masz nie jeść? He's after the word. On chce, on walczy ze słowem. He's attacking the word. On atakuje słowo. He went to Jesus. Poszedł do Jezusa. And said to Jesus in the temptation of Jesus of Christ. I w czasie kuszenia Jezusa powiedział. If you are. Jeżeli jesteś. That expression just is an attack on what happened in the previous verse. Ten zwrot jest atakiem zgodnie z tym, co było w wersecie wcześniejszym. Because we know in the previous verse. Bo wiemy, co było we wcześniejszym wersecie. When Jesus went into the water. Kiedy Jezus zanurzył się w wodę. Came out, the heaven opened. Niebo się otworzyło, kiedy wyszedł. And z God wody. Declared. I Bóg zadeklarował. Behold, my beloved Son, in whom I am well pleased. Mój syn umiłowany. To jest mój syn. That's what God said. To powiedział Bóg. Every demon in hell każdy heard him. Jeden demon w piekle to słyszy. Listen to me, child of God. Yes, here comes my message for you. Posłuchaj, dziecko Boże, bo tu jest słowo dla ciebie. When you give your life to Jesus, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, every demon in hell heard każdy you. Każdy jeden demon usłyszał. When you open your mouth and you declare, Lord Jesus, come into my life. Kiedy otworzyłeś swoje usta i zadeklarowałeś, Panie, przyjdź do mojego. And then you went into baptism. I zanurzyłeś się w wodę chrzcielną. You died with Christ in baptism. Umarłeś w czasie chrztu z Chrystusem. And you arose a new creature in Christ. Powstałeś z tej wody jako nowe stworzenie. Devil saw that. To diabeł to widział. All the demons in wszystkie demony, the whole every realm, they saw that. Z każdej sfery. But guess what? Devil is going to come after you. Ale diabeł będzie próbował. To check your identity. Sprawdzić twoją tożsamość. Yes, God's heaven declared that Jesus is the beloved Son of God. Tak, niebo mówi, że i zadeklarowało to, że Jezus jest synem umiłowanym Boga. But devil needed, Lucifer needed to check if Jesus knows he's Christ. Tylko że Lucifer chciał, musiał sprawdzić to, czy Jezus na pewno wie. So if you're born again. O tym. Devil will check you through every means. To diabeł będzie cię sprawdzał. Your children, przez różne obszary. Your husband, twoje dzieci, przez twojego męża. Your przez job, twoją żonę, przez twoją pracę. Your environment, przez twoje środowisko. Your neighbors, przez twoich sąsiadów. Your health, przez twoje zdrowie. Devil will check you through everything, every means possible. Przez wszystko, co tylko możliwe, diabeł cię będzie sprawdzał. Oh, God said you're healed. Bóg mówi, jesteś uzdrowiony. What about that pain in your arm? A diabeł ci powie, dobrze, a co z tym bólem, co masz tu w ręku? Oh, God said that you're healed. Bóg mówi, że jesteś uzdrowiony. What about that feeling you have at your back? A ty powiesz, a co tam w plecach, coś oh, jest? God said that you can receive anything, everything from him. Bóg mówi, że wszystko od niego możesz dostać. How come you're still so poor? No to jak to jest, że ciągle jesteś taki biedny? Oh, God said everything is yes in him. Bóg mówi, że wszystko jest na tak w nim. And you are yes, you are in Christ. A ty jesteś w Chrystusie. How come your family is in trouble? Więc jak to jest, że twoja rodzina jest w kłopotach? What kind of Christ is that? Co to za Chrystus? What kind of God is that? Co to za Bóg? So these are things to check you, to see where you are. To są te rzeczy, aby cię sprawdzić, aby wiedzieć właśnie, gdzie ty jesteś. And what this does? I co to robi? Just like Daniel. Tak jak Daniel. When you pray. Kiedy się modlisz. And these thoughts begin to come. These are the demonic influences that hinder our prayers. I przychodzą myśli, takie demoniczne myśli, które próbują powstrzymać naszą modlitwę. The Bible said, as a man thinks in his heart, so is he. Tak jak człowiek myśli, tak jak ma w sercu, taki jest. So you don't receive your prayer based on what you say. To znaczy, że nie
otrzymuj, nie przyjmuj swojej modlitwy na bazie tego, co powiedziałeś. Your prayer arrives at the place of your thought. Twoja modlitwa przychodzi na bazie twoich myśli. The arrival of your request. To, co otrzymasz, will be at the place of your thought. Będzie na bazie twoich myśli, w miejscu twoich myśli. W sercu. Your family. Twoja rodzina. Will end the way you think. Skończy tak, jak ty masz w sercu. The mouth. Usta. Is only secondary expression. To jest tylko drugorzędna forma wyrażenia. The primary speech comes from the heart. Główna mowa. To wyrażenie, ta modlitwa pochodzi z serca. That is what the Bible said. To jest to pierwsze miejsce. As a man thinks in his heart, so is he. Mówi, że tak jak człowiek ma w sercu, tak jest. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Z obfitości serca, a nie ust. So you arrive at the place of your thought. Dlatego wszystko otrzymasz w miejscu tam, gdzie to się zaczęło. And that is what the Bible encourages us. Dlatego Biblia zachęca nas. Heavily. Bardzo potężnie. To have our life packed with the word of God. Aby nasze życie było napakowane słowem Bożym. So child of God. Dziecko Boże. Yes, you are in Christ. Tak, jesteś w Chrystusie. But you need to command everything about you. Ale musisz rozkazać wszystkiemu wokół ciebie. Command everything about you. Rozkazać wszystkiemu, co dotyczy ciebie. To be in one place. Aby było to w jednym miejscu. There is nothing as beautiful. Nie ma nic piękniejszego. As a focused mind. Niż skupiony umysł. That is the power of lesser being. Taka jest moc. Lesser. Laseru. That's the power, precision. Taka precyzja. Accuracy and focus. Taka akuracja, taka dokładność i skupienie. We have embarked on fast. Jesteśmy w poście. Where you avoid certain conversation. W którym masz unikać pewnych rozmów. Let the praise of God be on your lips at all times. Uwielbienie Boga będzie na twoich ustach w każdym czasie. Never allow the devil to steal the word you've received from you. Nigdy nie pozwól ograbić się diabłu ze słowa, jakie otrzymałeś. Never allow the devil to steal the word of God. Nigdy nie pozwalaj, aby diabeł ukradł słowo Boże, jakie zostało uwolnione na ciebie. Give them Psalm 127 and finish with this. Watch this. Psalm 127. Psalm 127. Number 27, yeah. Sorry, I'm thinking I missed that. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. We are ready for 2021. Jesteśmy gotowi na 2021. We are ready for 2021. Jesteśmy gotowi na 2021. Kalebro enda likazataya. Psalm 27, sorry. Psalm 27, nie to 27. We are ready for 2021. Jesteśmy gotowi na 2021. Watch this. Mhm, patrzcie. Psalm 27. Go ahead, read. From the beginning. From one, yes. Jahwe jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogóż miałbym się obawiać? Jahwe jest ostoją mego życia. Kogóż miałbym się lękać? Gdy nastają na mnie złożeńcy, aby mnie pożreć, przeciwnicy moi i wrogowie sami chwieją się i upadają. Choćby wojsko rozłożyło się przeciw mnie obozem, serce moje się nie zatrwoży. Choćby bitwa zawrzała przeciwko mnie i wtedy nawet nie stracę otuchy. Praise the Lord. Ale from where did you read? Till free and free. God says the Lord is your light and your salvation. Mówi, że Pan jest twoim światłem i twoim. Whom shall you fear? Więc kogo masz się lękać? Let me give you. In Bible, we use scriptures to explain scriptures. W Biblii używamy wersetów, aby wyjaśnić wersety. So watch this. Go to 1 Timothy chapter 6 verse 16. 1 Tymoteusza 6:16. Bear in mind that the Lord is your light and your salvation. Pamiętaj o tym wersecie, że Pan keep, jest twoim keep światłem. That thought, keep that thought. I twoim zbawieniem. Don't lose it, okay? Don't lose it. Miej taką myśl stale. 1 Timothy 6:16.
1 Tymoteusza 6,16. Który jedyny ma nieśmiertelność, który mieszka w niedostępnym świetle, którego nikt z ludzi nie widział, ani widzieć nie może, któremu szacunek i wieczna potęga. Amen. The Lord your God dwells in a light that is unapproachable. Pan, Twój Bóg, mamy tu, mieszka w niedostępnym świetle. The strength of a man is proportional to the light he carries. Siła człowieka jest proporcjonalna do światła, które nosi. The strength of a man. Siła człowieka. Is proportional to the light he carries. Jest proporcjonalna do światła, które nosi. If you understand light, jeżeli rozumiesz światło, you will know as a child of God. To będziesz wiedzieć jako dziecko Boże. Now watch this. Popatrz. It doesn't mean that things will not happen. To nie znaczy, że rzeczy nie będą się dziać. Things will happen. One się będą dziać. How do I know if you have faith if you don't go through trouble? A skąd wiesz, że masz wiarę, a nie doświadczasz problemów? I want you to remember this. Faith does not exist in a vacuum. Wiara nie istnieje w próżni. It's an action word. To jest czasownik. As well as a verb. Wierzyć, ale również rzeczownik. But the very fact of faith is in the verb. Ale fakt wiary jest właśnie w czasowniku. It's a doing word. Czynić co? Action. Something. Wierzyć. Faith in something. To have faith. Mieć wiarę, wierzyć. It has to happen. To znaczy, że to musi się wydarzyć, to się musi zadziać. And to jest faith. To jest czynność. And faith doesn't just exist on a smooth plane. A wiara nie istnieje tak tylko po powierzchni. Faith works together with light. Wiara chodzi w parze ze światłem. The intensity of light. Intensywność światła. Is more when the darkness is greater. Jest większa, kiedy jest jeszcze ciemniej. The greatness of light of darkness. Wspaniałość tej ciemności. Intensifies the nature of light. Wielkość ciemności intensyfikuje, jeszcze bardziej pokazuje światło. The greatness of darkness. Intensywność światła. Potęga ciemności. Highlights the intensity of light. Podkreśla intensywność światła. So when you are going through trouble. Kiedy zmagasz się z problemami. The more the trouble. Im większe problemy. The more the glory. Tym większa. The more the challenges, im większe problemy, the more the glory. Tym większa chwała. That is why we don't look at the things that we see. Dlatego nie patrzymy na rzeczy, które widzimy. Because the things we go through they are temporal. Bo to, przez co przechodzimy, jest chwilowe. Hallelujah. Hallelujah. So child of God, dziecko Boże, as we embark on this fast, będąc w tym poście trwającym, I want to encourage you. Chcę was zachęcić. Pull your thoughts together. Trzymajcie swoje myśli. And remember. Pamiętaj, this is not just a fast for this moment. Że to nie jest jedynie post na teraz. By Sunday we are going to go into 2021. Od niedzieli zaczniemy 2021. Watch this. Patrzcie. Time does not heal anything. Czas nie leczy. Time is not a great healer. Czas to nie jest uzdrowiciel. It is the product of time that heals. To produkt czasu. To wartość czasu uzdrawia. So I want to challenge you. Więc chcę rzucić wam wyzwanie. Between now and the year they call 2021. Pomiędzy tym dniem a dzisiejszym dniem, a tym dniem, który nazwany jest ogólnie put some początkiem 2021. Put some substance in that light. Włóż w to światło substancję. I've used this word so many times. Abuse your mind. I wiele razy mówiłem o tym. Obrażaj swój umysł. Abuse your mind. Obrażaj swój because umysł. Your mind is already taken. Bo twój umysł już jest przejęty. By the evil prince of this world. Przez złe moce tego świata. But now you're in Christ. Ale teraz, będąc whenever w Chrystusie, the old person begins to bring you thoughts and ideas. Twoje stare ja próbuje wprowadzać jakieś starocie, jakieś rzeczy. You stand and you speak against it. To stawaj przeciw temu i przemawiaj. I said, devil, may the Lord rebuke you. Mów, Panie, jesteś potępiony. In the name of Jesus, devil, the Lord rebuke you. Jesteś potępiony. In the name of Jesus, these are the sons and daughters of God. To są synowie i córki Boże. They are above and not under. Są ponad wszystkim, a nie pod wszystkim. They are dwelling in a place. Oni są w tym miejscu. Where Christ is the King. W którym Chrystus jest królem. They are dwelling in a place.
przebywają w miejscu, where pain does not have any power, gdzie ból nie ma żadnej mocy. They are dwelling in a place, przebywają w miejscu, where anger has no power, gdzie gniew nie ma żadnej mocy. They are dwelling in a place, przebywają w miejscu, where peace and love reigns, gdzie pokój i miłość króluje. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Therefore, 2021. Dlatego 2021. Oh, we decree and we declare. Deklarujemy i ogłaszamy. You are the year of light. Jesteś rokiem światła. There will be suppression before January 1. Zanim nastanie 1 stycznia. Before the 1st of January. Zanim next nastanie year. 1 stycznia nowego roku. Oh, see all these evil things happening, all these manipulations and lies. Widzicie, te wszystkie niegodziwe rzeczy, które się dzieją, manipulacje i kłamstwa. When this thing started, I said there's going to be an exposure for this madness. Ja powiedziałam, że będzie zostaną wyeksponowani. And there are lots of doctors speaking against this so-called pandemic. Wielu lekarzy już teraz wypowiada się na temat tej tak zwanej pandemii. But before next year, zanim nastanie nowy rok, there will be more voices, będzie jeszcze więcej głosów, more crowd, więcej, a huge number of people is going to resist this madness. Jeszcze więcej ludzi odrzuci tą głupotę. In the name of Jesus, watch what I'm saying to you. Before January next year, zanim nastanie styczeń nowego roku, there is going to be a huge demonstration. Będzie wielka demonstracja. A worldwide demonstration. Światowa demonstracja. Against this madness. Przeciwko tej głupocie. Malika zibro andalika zikaya brahandalika zitaye. Kelibro andalika zitaye. Rikalibro handalika zitale kalalabosu toye. It is not by power. To nie przez moc. It is not by might. Nie przez. But by his spirit. Ale nie przez siłę, ale jego ducha. And we have the spirit of Christ in us. Mamy w sobie Kelis. Ducha Chrystusa. We are the voices the world is waiting to be heard. Jesteśmy tym głosem, na który świat czeka, aby usłyszeć. Your voice, the world is waiting to hear your voice. Twój głos, to jest właśnie ten głos, na który świat in czeka. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Your life is waiting for you to speak. Twoje życie czeka, aby było wypowiedziane. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Kalibro andali kazi talika lalabasa tayi. Lekezibro andahamali kazi kali. I decree and I declare over your life. Ja deklaruję i ogłaszam na twoje życie. That the Lord is your shepherd. Że Pan jest twoim pasterzem. You will never be in want of anything. Nigdy nie będzie ci brakować. As your days are, so shall your strength be. Tak jak postępują twoje dni, tak niech postępują. I decree and I declare. Deklaruję i ogłaszam. That before the end of this year. Że przed końcem tego roku. You will declare how good God is. Że deklarujesz, jak dobry jest. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. You have a God. Masz Boga. Before whom everything is nothing is impossible. Dla którego wszystko jest możliwe. You have a God. Masz Boga. Before whom everything is possible. Dla którego wszystko jest możliwe. Therefore I decree and I declare. Dlatego deklaruję i ogłaszam. Every mountain before you. Każda góra, jaka stoi przed tobą. Every turbulence before you. Każde turbulencje, jakie czekają. Every storm before you. Każdy sztorm przed tobą. We declare there be peace right now. Deklaruję już teraz, niech nastanie pokój. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Can I have your hand, please? We pray in agreement over you and your family. Modlimy się w zgodzie nad twoją rodziną. You will not die. Nie umrzesz. You will declare how good God is in your lifetime. Będziesz deklarować w swoim życiu, jak dobry jest Bóg. I decree and I declare. Ogłaszam i deklaruję. That your children, że twoje dzieci, will serve the Lord. Będą służyć Panu. And all the days of your life, przez wszystkie dni twojego you życia, you will dwell in His presence. Będziesz przebywać w jego obecności. You will dwell in this life, będziesz przebywać w that is not unapproachable, w tym świetle, które jest, które w tym nieograniczonym świetle, but anything negative, którego nie dosięga żadna negatywność. In the name of Jesus. Listen to me, child of God. The key to what I'm praying is focus. Do tej modlitwy, którą się modliłem, to skupienie. The key to what I'm saying is focus. Klucz to jest to skupienie. Trials will come. Próby nadejdą. And they are really important that they come. Jest ważne, aby nadeszły. Listen, child of God. Posłuchaj, dziecko. We carry within us the sentence of death already. My już nosimy w sobie wyrok śmierci. We carry within us my już w sobie the sentence of death already. Nosimy wyrok śmierci. It's not height. To nie wysokość. Or depth. Nie głębokość. Or demons. Nie demony. Or poverty. Nie bieda. Or wealth. Nie bogactwo. Or marriage. Nie małżeństwo. Or children. Nie dzieci. Or government. Nie rząd. Not even death. Nawet nie śmierć. Can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Nie oddzielą nas od miłości
Jezusa Chrystusa. God bless you so much. Can I get the wine next to you? Could you quickly grab your bread and your wine now? Swoje wino, weźcie chleb. Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. As your children receive you today. Twoje dzieci przyjmujące dzisiaj. I pray, Lord. Modlę się, Panie. That your word. Aby twoje słowo. Will dwell in them richly. Przebywało w nich obficie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Father, even today. Ojcze, nawet dzisiaj. Oh God, I thank you. Dziękuję ci, Boże. Hey, God, I thank you. Dziękuję ci, Boże. Listen to me, the person watching me now. Posłuchajcie, szczególnie jedna osoba, która ogląda. God has never failed. Bóg nigdy nie zawiódł. And he's not going to fail. I nigdy nie zawiedzie. Not with you. Na pewno nie w twojej sprawie. God has never failed. Bóg nigdy nie zawiódł. And he'll never fail. I nigdy nie zawiedzie. I pray for you this morning. Modlę się właśnie o ciebie dziś. That when you receive this communion. Przyjmując dziś komunię. That you will have the consciousness of the identity you carry with you. Abyś miała świadomość tożsamości, jaką nosisz w sobie. That you will be conscious of what you carry on the inside. Abyś miała świadomość, abyś miał świadomość tego, kogo nosisz. Colossians said. Kolosan mówi. Christ in you is the hope of glory. Chrystus w tobie jest nadzieją chwały. Christ in you. Chrystus w tobie. Ephesians 3:20 said. Efezjan 3 mówi. God is able to do 3:20. 3:20. God is able to do exceedingly abundantly. Bóg jest w stanie uczynić above all that you can think. Obficie. Wszystko to, co jest nawet ponad twoim pojęciem. God is able to do above all you can ask or think. Ponad to wszystko, o co możesz pomyśleć czy poprosić, Bóg but jest w stanie uczynić. According to the power that dwells in you. Ale wedle mocy, jaka jest w tym. As you receive this communion this morning, przyjmując dziś rano komunię, may you be conscious of that identity. Przyjmij tę świadomość, of that power, tożsamości, tej mocy. In the name of Jesus. Jaka jest w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much for this morning. Could you say about this partnering in the fast? Okay. The reason why I wanted to get a partner. Ponieważ parę osób zapytało, o co dokładnie chodzi w poście, w tym fragmencie partnera, aby pomagać sobie wspólnie, to pastor chciał powiedzieć. The Bible said that iron sharpens iron. Biblia mówi, że miecz ostrzy. And deep calls unto deep. Głębia przyzywa głębie. The Bible said we should not forsake the gathering of the brethren. Biblia mówi, że mamy nie opuszczać zgromadzeń. And we should encourage each other. I mamy wspierać się wzajemnie. So you need to find somebody. Dlatego prosiłem, aby w tym poście, aby mieć partnera, like I said before, kogoś. If you write us, the church can help you. Wspomniałem, że jeżeli ktoś nie ma, to ja mogę. Możecie napisać dla kogoś polecę. We have already partnered some people. My już połączyliśmy parę osób. What is the need of this partnership? Jaka jest potrzeba tego partnerowania? You don't have to talk to each other every day. Nie musicie rozmawiać ze sobą każdego dnia. Basically, what we're doing is we are reading the Gospel of John, chapter 1, the whole Gospel of John. Czytamy w tym czasie postu również całą Ewangelię Jana. So you and this person. Więc ty i ta osoba. You can just write a message. Możecie napisać do siebie. Okay, we are reading chapter 1 today. Czytamy dzisiaj rozdział pierwszy. Or half of chapter 1. Albo pół rozdziału pierwszego. Please don't, it's not a novel. To nie jest powieść. There is no way if you want to eat the word of God. Jeżeli chcecie jeść słowo Boże. In your lifetime you cannot finish the Gospel of John 1, chapter 1. Życia by wam zabrakło, żeby skończyć rozdział pierwszy Ewangelii Jana. If you want to eat the word of God, jeśli chcecie jeść słowo it is impossible for you to finish that
in your lifetime. I remember a lady who got born again in our church. I gave her to read Romans. Pamiętam taką dziewczynę z kościoła, która dopiero co przyjęła Jezusa. Ja poprosiłam, żeby przeczytała Romans chapter 12, just chapter 12, yeah. Rzymian rozdział 12. She wrote me the next day. Następnego dnia napisała. That she finished the whole Romans. Że ona przeczytała już cały list do Rzymian. And I've been reading chapter 12 alone for more than 10 years. A ja sam czytam rozdział 12 prawie 12 lat. Romans 12. Rzymian 12. Because when I read that verse some years ago, though you are in this world, you are not part of this world. Be transformed by the renewal of your mind. That caught my attention. Jesteś częścią tego świata. Musisz być przemieniony. I realized that Christianity is intellectual. Złapało w tym rozdziale. I powiedziałem wtedy, że być chrześcijaninem to jest rzecz intelektualna. Because once you say the mind, bo kiedy zaczynasz wyczuwać w umyśle, psychology and philosophy kicks in. Kiedy aktywujesz umysł, to od razu wchodzi psychologia, philosophy. Filozofia kicks in, gets it immediately. Od razu wchodzi. So when you begin to read the Bible, kiedy zaczynasz czytać Biblię, believe me, you'll be shocked. Będziesz w szoku. Those in the church, when you partner with somebody in the church, they will tell you what ale I mean. They will explain to you. Jeżeli ktoś jest partnerem kogoś właśnie z kościoła, to na pewno więcej się dowie. Because we can preach on one phrase. My możemy nauczać o jednym wersecie. We can deal on one phrase for years. Jednym wersecie przez lata. So when you partner with someone, you eat the word of the Lord. Masz osobę wspólną w tym poście. So you challenge each other. To rzucajcie sobie wspólnie, zachęcajcie się wspólnie. Then you can choose to say, you know what, we are going to pray once a week or once or twice in a week. Możecie sobie postanowić, że na przykład wspólnie razem, raz w tygodniu, czy tam co dwa dni, czy raz dziennie, razem się modlicie. Sorry, when you get your water, kiedy macie wodę, tą, którą pijecie, you can send a picture to your partner to say, I have my bottle of water now. Możecie zachęcić właśnie tą osobę, wysyłając jej zdjęcie tej wody, albo napisać, właśnie kończę pierwszą butelkę. And then the person can return their own picture back to you. Niech ta druga osoba w ramach tej zachęty odeśle swój postęp. So because we have to drink at least 3 liters of water every day. Ponieważ at least. Jeden z punktów jest to, aby pić przynajmniej 3 litry wody dziennie. Okay? So that is how you can hold up each other. Możecie się tak nawzajem sprawdzać, okay? Zachęcać. Wiedzieć, że jest ten ktoś. So when you read say the first 10 verses of chapter 1. Kiedy przeczytacie na przykład pierwsze 8 wersetów rozdziału pierwszego, you can share what you have received. To możecie podzielić się, napisać sobie, zadzwonić do siebie, podzielić się, co was tak ujęło w tym, co for was instance, w tym says, verse 12, I think says, as many as receive him to them give the power to begin the sons of God. Tylu, ilu go przyjęło, on dał im moc, aby stali się dziećmi Bożymi. So both of you can pray with that verse. Możecie modlić się właśnie tym wersetem. Father, in the name of Jesus, Ojcze, w imieniu Jezusa, we are your sons and your daughters. Jesteśmy twoimi synami i córkami. In the name of Jesus, w imieniu Jezusa, Father, we belong to you. Panie, należymy do ciebie. Father, we belong to you. Należymy do ciebie. Father, we are yours. Jesteśmy twoi. In the name of Jesus, w imieniu Jezusa, it does not matter what the word says. Nieważne, co świat mówi. We belong to you, God. My należymy do ciebie. Our heart and soul belong to you. Serca, nasze dusze in the name of ciebie, Jesus. But it's a prayerful thing to be your child. Panie, jest dumą być twoim dzieckiem. It's an honor to be your child. Jest honorem wielkim być twoim in dzieckiem. The name of Jesus. Jezusa. People are proud to say, I'm the daughter, I'm the son of the president. Ludzie są dumni, kiedy mówią, jestem synem czy córką prezydenta. I'm related to the wealthiest man in the world. Ja jestem rodziną jakiegoś najbogatszego bogacza na świecie. I know some top lawyer. Znam jakiś wielkich prawników. Oh, for I don't know any top lawyer. Ojcze, ja nie znam żadnych. I don't know Bill Gates. Wyśmienitych prawników. I don't know some wealthy people. Nie znam bogaczy. But I know you, God. Ale znam ciebie. You are my God. Jesteś moim Bogiem. You are my Lord. Jesteś moim Panem. You are my Savior. Jesteś moim Zbawicielem. My mind, I command you to understand this principle. Mój umyśle rozkazuje ci, abyś pojął tę wartość. I belong to God. Ja należę do Boga. We belong to God. My należymy do Boga. In the name of Jesus. Then you call the name of your partner. I potem wymienić możesz imię właśnie tej osoby, z którą partnerujesz. You can say, Derek, you belong to God. Darku, ty należysz do Boga. Katarzyna, you belong to God. Katarzyna, ty należysz do Boga. Your life belongs to God. Twoje życie należy do Boga. In the name of Jesus. Listen to me.
When somebody hears that from you, kiedy ktoś słyszy to od ciebie, it also hits their spirit. To również to uderza w jego ducha. Okay, so you belong to God. Należysz you do are Boga. Child of God. Jesteś dzieckiem no Bożym. Weapon formed against you will ever żadna prosper. Żadna broń ukuta przeciw tobie nie zadziała. That's what I wanted to do. Właśnie to chcę, żebyście robili razem, wspólnie w tych planach. Okay, listen to this. Posłuchajcie. I didn't ask you to bring out your prayer points in terms of what you're going through. Ja nie mówię, żebyście, że macie wprowadzać wasze intencje modlitewne na bazie tego, przez co przechodzicie teraz. Listen to me. Posłuchajcie. There is a light that when it comes to you. Jest takie światło, które kiedy przychodzi do ciebie. You don't need to pray the problem away. The problem will go away. Jest nawet blisko. To nie musisz się nawet modlić o problem, jaki masz. Ten problem już. There is a light that when it comes to you. Jest takie światło, które kiedy przychodzi. You don't need to ask the problem to go away. Nie musisz prosić, aby problem był rozwiązany. Let me explain something to you. Wytłumaczę wam coś. I've had some people say to me, Pastor, okay, I wanted to ask you a question, but when you were talking, I got the answer. Byli ludzie, którzy chcieli mi zadać pytanie, ale mówili, że w czasie, kiedy ja zacząłem mówić, to już dostali odpowiedź. You know why? Wiecie dlaczego? Bible said the entrance of his word. Biblia mówi, że wejście jego słowa brings light. Wprowadza światło. I sent my word to heal them. Ja wysyłam swoje słowo, aby ich uzdrowić. So when you bring in light, kiedy wprowadzasz światło, you don't have to take darkness to go. Nie musisz mówić ciemności, że ma odejść. When you bring in light, kiedy wprowadzasz światło, you don't światło have to tell Mali Kazibro la Kazataya. I'm going to share that today. Dzisiaj udostępnię to. When you bring in light, kiedy wprowadzasz you światło, don't have to say to darkness to go. To nie musisz mówić ciemności, że ma odejść. Darkness automatically knows what to do. Automatycznie będzie wiedziała, co ma zrobić. So that's what I wanted to do with each other. Właśnie to chcę, żebyście robili wspólnie w tych okay? parach. So you can find even right now as you're talking, you can write to somebody. Nawet teraz, kiedy rozmawiamy, kiedy mówimy, to możecie napisać do kogoś. Your heart can get connected to somebody as we're chatting. We are family church. Jesteśmy kościołem rodzinnym. Write to them. Listen, can we do this together? Możesz napisać, jeżeli nie masz kogoś. Możesz napisać do kogoś tutaj. Posłuchajcie, czy ja mogę być z tobą, czy ja mogę być z tobą partnerem? Amen. Amen. If God gives you the grace to take two, three people, do that. Jeżeli Bóg da ci łaskę, aby zrobić tak z jedną osobą, z dwiema osobami. That's the life of a pastor. Takie życie pastora. We keep fasting after fasting. If this fast with somebody, another person says, Pastor, can you fast with me? Kończy się, a już następny zaczyna. Poszczę z tym, poszczę z tamtym, poszczę z tamtym. Mm-hmm. You pray for somebody, you modlisz finish, another person wants you to pray with them. Kończysz i następna osoba chce, żeby so now you have to be a pastor. To don't know what it is to be a pastor. Okay, if you have more questions, you can still send in questions jeżeli if you have any. Pytanie, to możecie pisać do nas. And may the Lord bless you. Niech Pan was błogosławi. May the Lord continue to keep you. Niech Pan was utrzyma. May the Lord's light shine upon niech you. Niech światło Jego spoczywa na twoim. And may his countenance be upon you. Niech jego oblicze spoczywa na tobie. This Saturday. W tę sobotę. It's not just any other Saturday. Ta sobota to nie jest zwykła jakaś it sobota. It is your Saturday. To jest twoja sobota. In the name of Jesus. Jezusa. Now this is Pastor James and Jenna James all the way from Warsaw, Poland, where Jesus lives. Byliśmy wspólnie razem pastor z żoną z Warszawy, z Polski, gdzie Jezus żyje. May the Lord richly bless you for giving me your attention. Niech was błogosławi za wasz czas. God give us an amazing opportunity to pastor the best church in the world. Bóg obdarzył mnie wspaniałością pastorowania najcudowniejszym kościołem. Imago Dei Ministry. Kościołem Imago Dei. Number 32, Poligonowa Street. Poligonowa 32. We meet on Sunday tomorrow at 10:00 in the morning. Spotykamy się w niedzielę, czyli jutro o godzinie 10. And God has given us a huge church. Mamy dużą. I'm going to try to send a picture in tomorrow, sometime tomorrow. Może jutro postaram się wysłać zdjęcie tej sali. So our church can contain some people keeping the więc distance. Spokojnie możemy tam zachować przestrzeń i pomieścić. From what the government wants people to do. Tych zasad, jakie są ustanawiane przez rząd. Our church don't understand coronavirus. Nasz kościół nie rozumie koronawirusa. We will never understand it. Nigdy nie będziemy chcieli go zrozumieć. We have no plan to understand it. Nie mamy planów, żeby rozumieć koronawirusa. We'll pray for those that have it. Modlimy się za tych, którzy go mają. God bless you. We love you. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Amen. Wszystkiego dobrego.